radni. Bardzo bym prosił o ciszę. Otwieram 49. sesję Rady Miasta Malborka. Informuję, że sesja została zwołana na wniosek pana burmistrza miasta Malborka, Marka Karolskiego, zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz paragrafem 19 ust. 3 statutu miasta Malborka. Panie i panowie radni, na 21 radnych jest obecnych 19. Nieobecni to pani Piątkowska Bożena i Kowalski Zbigniew. Oczywiście radni stanowią kworum, więc Rada Miasta może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Marka Karolskiego wraz z zastępcą. Witam prezesów firm komunalnych, witam mieszkańców miasta Malborka. Witam również prasę, która uczestniczy w dzisiejszej sesji. Panie i panowie radni, otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji, więc od razu przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta Malborka nieruchomości gruntowej. Zapraszam panią Katarzynę Koszewę-Żostkę do przybliżenia proponowanej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed Państwem projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta Malborka nieruchomości gruntowej, która szczegółowo została opisana w paragrafie pierwszym. Nieruchomość jest położona w obrębie 3 miasta Malborka przy ulicy Wołowej. Składa się z działek ewidencyjnych oznaczonych jako działki numer 72/2, numer 80/8 i numer 80/9 oraz 88 o łącznej powierzchni 0,781 hektara. Nieruchomość ta swego czasu była zbyta przez miasto Malbork na rzecz dzisiejszego właściciela i 12 września do burmistrza miasta Malborka trafiła umowa warunkowa zawarta pomiędzy obecnym właścicielem a potencjalnym nabywcą tej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami burmistrzowi miasta Malborka przysługuje możliwość skorzystania z prawa pierwokupu tejże nieruchomości. Umowa warunkowa wpłynęła do nas 12 września. W związku z tym burmistrz ma prawo skorzystać i wyrazić wolę nabycia w trybie pierwokupu i taką wolę wyrazić w ciągu miesiąca od dnia powzięcia informacji, czyli termin ten upływa 12 października. Przygotowany został projekt uchwały, bo o ile skorzystanie z prawa pierwokupu to jest decyzja burmistrza, o tyle zgoda na nabycie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka z 2013 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami jest to wyłącznie kompetencja Rady. Stąd przedstawiamy Państwu projekt uchwały z prośbą o wyrażenie zgody na nabycie na rzecz miasta Malborka nieruchomości gruntowej. Wówczas, jeśli Państwo wyrażycie na to zgodę, możliwość skorzystania z pierwokupu będzie mogła być spełniona. Jeśli chodzi o kwestie związane z tą nieruchomością, to tak jak zostało to opisane w uzasadnieniu, nieruchomość ta znajduje się w jednostce bilansowej obecnie obowiązującego planu miejscowego dla dzielnicy Kałdowo w kilku kategoriach, a mianowicie jako tereny przeznaczone na cele turystyki, sformułowane jako UT1, jako drogi wewnętrzne i ruch wewnętrzny, zieleń izolacyjna urządzona i jako funkcja terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Biorąc pod uwagę
również inne kwestie zawarte w umowie warunkowej, a co nie znalazło się w uzasadnieniu do tej uchwały, winna jestem Państwu jednej informacji, a mianowicie takiej, że ta umowa, czy też ta nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy. Jesteśmy w posiadaniu takiej umowy dzierżawej, która została zawarta pomiędzy obecnym właścicielem a dzierżawcą, którym też jest potencjalny nabywca. Umowa dzierżawy na ten teren pomiędzy właścicielem, Bałtyckim Konsorcjum Inwestycyjnym, została zawarta 24 czerwca 2016 roku. Pierwotnie była zawarta na czas nieokreślony. Natomiast 27 sierpnia, został sporządzony aneks do tej umowy dzierżawy i aneksowaniu uległ czas zawarcia tej umowy. Z czasu na czas nieokreślony umowa została zmieniona na czas określony do 31 grudnia 2035 roku. Z tytułu zawartej umowy dzierżawy dzierżawcy obecnemu przysługuje wynagrodzenie, które będzie również przysługiwało miastu, jeśli miasto skorzysta z prawa pierwokupu. To wszystko, jeżeli chodzi o wyjaśnienia do tej uchwały. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, przechodzimy do opinii stałej Komisji Rady Miasta. I bardzo bym prosił o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji panią przewodniczącą Joannę Glińską. Proszę przyjść. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Finansów i Rozwoju Miasta pana przewodniczącego Antoniego Zawodzińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Czy radni mają pytania do tego projektu? Mój ekran nie działa. Czy radni mają pytania? Pan radny Paweł Dziwosz, proszę uprzejmie. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Witam serdecznie szanownych mieszkańców, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Krótkie pytania, mianowicie czy mamy na tę działkę, na tę nieruchomość sporządzony jakiś operat szacunkowy i czy zna pan, panie burmistrzu, wartość tej działki, czy znamy jej wartość? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie moje, co planuje pan w przyszłości zrobić z tą działką? Jakie ma pan plany wobec tejże nieruchomości, bo jeżeli zgłasza pan wniosek o to, żebyśmy ją nabyli, to pytanie jest, czy ma pan jakby plan, co dalej z tą działką? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę, przepraszam, nie mam po prostu. Pani Agnieszka, proszę podnieść rękę. Bardzo bym prosił, ja sobie poradzę. Proszę uprzejmie, pani Agnieszko, oddaję pani głos. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Tutaj to, co usłyszeliśmy na komisji, działka jest obarczona umową. Umową do 2035 roku. I z tego, co ja zrozumiałam, to miasto będzie w obowiązku miało dalej szanować tą umowę, a z tego, co wiemy, tam jest parking. I teraz jaki jest interes miasta w zakupie tej nieruchomości i prowadzenie tam parkingu? Czy jest możliwość rozwiązania tej umowy, ewentualnie zmiany, tak żeby tam powstał hotel, budynek, coś reprezentatywnego dla Malborka, a nie ubity na klepisku po prostu parking? Tak jak tutaj może uzupełniam pytanie pana Dziwosza, że jaki jest pomysł na tą działkę? Bo ja rozumiem, byłabym bardzo za, gdyby było tak, że wiemy, że na tą działkę jest kilku kupców, tak? I jest pomysł. To byłoby super, poparłabym to. Dziękuję, czekam na przykład. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pana radnego Jacka Markowskiego. Proszę przyjść.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie, czy jeśli nie dojdzie do zakupu tej działki, czy burmistrz zaciągnie ten kredyt, mimo tego, że nie będzie potrzeby kupowania, jeśli odstąpi nabywca od, przepraszam, właściciel od sprzedaży? I drugie moje pytanie, żeby burmistrz powiedział, jaki przy zaciągnięciu tego kredytu, jaki będzie zadłużenie miasta na dzisiejszy dzień przy zaciągnięciu tych 2,5 miliona i wzięcie pod uwagę 17,5 miliona, które jest w budżecie miasta zaplanowane. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, nie widzę więcej pytań, więc panie burmistrzu, oddaję panu głos. Proszę się. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy jest operat szacunkowy? Oczywiście nie ma w tej chwili operatu szacunkowego, bo trudno wykonać operat szacunkowy na działkę, której nie jest się właścicielem. Więc taki operat szacunkowy istnieć nie może, bo na jakiej podstawie moglibyśmy zlecić do wykonania operatu szacunkowego dla działki, której nie jesteśmy właścicielem. Więc nie ma takiego operatu. Natomiast wiemy, że ta cena, która została zaproponowana, choćby porównując ją z innymi działkami w tym rejonie, bo przecież obok mamy działkę, którą wykonywaliśmy operat szacunkowy i wiemy, że ta kwota, czyli 2,5 miliona złotych zaproponowana niecałe, jeśli chodzi o zakup tej działki, jest bardzo korzystna i bardzo dobrą ceną dla kupującego. Co do... Przepraszam, ad vocem pani Agnieszka Grzegorzewska, panie burmistrzu. Proszę. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o operaty szacunkowe, to jak najbardziej można zrobić taki dokument, ponieważ gdy kupujący mieszkanie na przykład idzie do banku, to on płaci i zleca wykonanie operatu szacunkowego, a nie sprzedający. Tak to wygląda. Dziękuję. Proszę bardzo. Mówiąc o przeznaczeniu tej działki, to oczywiście założenie jest takie, aby ona została przeznaczona zgodnie z planem zagospodarowania. Tak jak pani naczelnik przedstawiała, ten plan zagospodarowania dla tego terenu pozwala na różne funkcje. Mówię o planie obowiązującym. Jak zapewne panie i panowie radni wiedzą, w tej chwili jesteśmy na ukończeniu planu nowego, zmiany planu dla dzielnicy Kałdowo. I prawdopodobnie na sesji 11, a może wręcz na pewno na sesji 11 października taki plan, taka uchwała dotycząca planu będzie procedowana i zgodnie już z nowym planem właściwie tam tą główną i prawie że jedyną funkcją jest funkcja usług turystycznych. I taki jest też pomysł, jeżeli pytacie państwo o mój pomysł, zainwestowania w tą działkę jako miejsce do wybudowania hotelu czy innych usług turystycznych, które potencjalny inwestor zaproponuje zgodnie z planem zagospodarowania. Co do pytania o kredyt, kredyt jest tylko i wyłącznie, ta uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu jest tylko i wyłącznie z przeznaczeniem na ewentualne skorzystanie z prawa pierwokupu. Jeżeli sprzedający wycofa się z tej umowy, to oczywiście kredyt nie zostanie zaciągnięty na żadne inne cele, jest tylko i wyłącznie dedykowany zakupowi tej działki w ramach pierwokupu. Jeśli chodzi o zadłużenie, to oczywiście wszystkie wskaźniki związane z poziomem zadłużenia nie są przekroczone poniżej 30% według starego wskaźnika. Nowy wskaźnik też nie jest w żaden sposób zagrożony. Dziękuję bardzo. Ad vocem proszę pan radny Jacek Markowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, nie pytam, czy wskaźniki są zagrożone, tylko jaka jest wartość kredytu, którą będzie obarczone miasto. Także prosiłbym o podanie tej kwoty. Natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały, o którym pan mówi, że on jest z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na zakup tej ziemi,
to niestety tutaj pani skarbnik nas poinformowała na Komisji Finansowej, że to są pieniądze nieznaczone i że to jest kredyt, który można zaciągnąć i przeznaczyć na inne cele. Stąd chciałbym zapewnienia, że jeśli nie dojdzie do sfinalizowania tej sprawy, kredyt nie, po prostu nie będzie zaciągnięty, tak? Bo możliwość taką będzie pan mógł mieć również na inne cele. Ale proszę podać po prostu wartość kredytu razem z tą kwotą 2,5 miliona złotych. Dobrze, poproszę panią skarbnik o podanie tej kwoty, ale jeśli wracając do kwestii, rzeczywiście istnieje prawna możliwość zaciągnięcia tego kredytu, ale pan mnie pytał o moją deklarację i moje zdanie. I to zdanie wyraziłem. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani skarbnik. Proszę państwa, wszystkie kwoty kredytów, długów, rozchodów i przychodów znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej, którą państwo otrzymali. Pani Markowski, to jest projekt strona numer 5. I teraz, jeżeli chodzi panu o dług na koniec 2018 roku, będzie on wynosił planowany w kwocie 47 793 851 zł. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, jeżeli już nie ma więcej pytań do projektu, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Przepraszam, zgłosił się pan radny jeszcze Antoni Zawadziński. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, Wysoka Rada. Pan burmistrz powiedział, że na tym terenie niedawno wykonaliście operat szacunkowy dla sprzedanej nieruchomości, którą żeście sprzedawali przy ulicy Wałowej, tylko kawałek bliżej gdzieś. No i tam za 1237 metrów miasto wzięło 126 tysięcy. Tu jest 0,781 hektara, co jest około 5,5 raza więcej i za to płacimy 2 400 000 zł, czyli za te 1237 metrów zapłacimy 420 000 zł, czyli 3,6 raza więcej, co żeśmy sprzedali też na cele tam budowlane i usługowe. Tak to wygląda. Także był operat jakiś tam zrobiony i jakiś tam szacunek musiał być wykonany. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie pan burmistrz. Ja mówiłem o operacie dla dużej działki po drugiej stronie przy ulicy Wałowej i tam operat jest na 5 milionów prawie. Mówimy o porównywalnych działkach, a nie mówimy o małych działkach, które są na zapleczu Kałdowa. Mówimy o działce, na której jest, dla ułatwienia, jest w tej chwili ZDKM prowadzi tymczasowy parking. Panie Porównywałem proszę, te dwie działki. Ja mam takie pytanie, bo po prostu mówi pan o 5 milionach. Wiemy, że była wycena tamtego gruntu. Proszę mi podać cenę tamtego gruntu według wyceny, a nie cenę, która została podwyższona przy propozycji sprzedaży. Także jest wycena i jest też przetarg, który podwyższał tą cenę sprzedaży, więc bardzo bym prosił o podanie jednej i drugiej po prostu kwoty. To poprosimy za chwilę panią naczelnik, żeby dokładnie, jeżeli nie ma w tej chwili, to poprosimy o chwilę przerwy i poda dokładną wycenę. Pan Jacek Markowski, ad vocem. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, to w międzyczasie, jeśli mogę, bo pan mówił o tym, że propozycja pana, czy wizja jest taka, żeby tam powstał jakiś hotel, usługi, gastronomia, tak? Z tego, co zrozumiałem. Rozumiem, że to nie ma robić miasto, tylko ma robić to inwestor zewnętrzny. Jak pan ocenia w takim razie wartość metra kwadratowego tej ziemi do przygotowania do przetargu? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że czekamy na panią naczelnik. Ad vocem jeszcze pan. Tak, bo zadałem pytanie panu burmistrzowi. Pan burmistrz tutaj odpowiada, że jak będzie operat, no ale panie burmistrzu, chcemy ci wydać prawie 2,5 miliona złotych. Ja rozumiem, że pan ma jakąś wizję.
rozumiem to, co pan powiedział przed chwilą, ale ma pan wizję sprzedaży, no bo nie będzie chyba sytuacja taka, że na dzień dzisiaj kupimy tą ziemię w kwocie X, a sprzedamy ją w kwocie minus Y, tak? Także rozumiem, że miasto ma mieć jakiś przychód z tego tytułu, chociażby z prowadzenia działalności lub nie ma dokładać. No, jeśli pan by mógł powiedzieć, jak to pan widzi? No, z jednej strony to chodzi oczywiście o sprzedaż i o zainwestowanie, ale przede wszystkim również chodzi o uwolnienie tej działki spod parkingu, bo pamiętajmy, że w tej chwili została zawarta umowa na dzierżawę tej działki do roku 2030 któregoś pod parking, czyli miasto nie tylko, że zyskuje na sprzedaży, ale też uwalnia tą działkę pod inwestycje. Jeżeli tego nie wykorzystamy pierwokupu, no to może być tam parking do roku 2030 tymczasowo. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosiła się pani Agnieszka Grzegorzewska, Antoni Zawadziński i pan Jacek Markowski. Proszę bardzo, pani Agnieszko, daję pani głos. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Pana nie było na komisji finansowej, ale nas informowano, że kupujemy działkę włącznie z tą umową i będziemy musieli ją szanować. A że ona jest zawarta na parking i cały inny wachlarz możliwości, w tym właśnie parking, do 2035 roku miasto Malbork kupi działkę, będzie musiało tam pozwolić na prowadzenie parkingu, bo nie możemy tej umowy wypowiedzieć, tak nam mówiono na komisji finansowej. Dziękuję bardzo. Poprosimy panią mecenas o wypowiedzenie się w tej kwestii. Proszę bardzo, pani mecenas. Panie i panowie radni, chciałabym powiedzieć, że z treści przedłożonych mi dokumentów jednoznacznie wynika, że ta umowa dzierżawy nie spełnia warunków i dzierżawcy nie przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem. Nie będę się wdawała w szczegóły. Kodeks wymaga tak zwanej daty pewnej. Tej daty pewnej ja nie zauważyłam i nikt jej nie znajdzie w dokumentach. No, takie są realia. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę ad vocem pan Antoni Zawadziński. Proszę. To znaczy pani Agnieszka Grzegorzewska ubiegła mnie już z tym pytaniem, bo tam chodziło o tą umowę, gdzie mówiono, że trudno będzie wyegzekwować przerwanie tej umowy czy wypowiedzenie tej umowy wcześniej, dlatego że jest szeroki wachlarz i oni mogą w każdej chwili każdy inny, czyli na turystyczne usługi, jakiekolwiek inne, i że będzie trudno nam tą umowę wypowiedzieć. I nawet jakbyśmy chcieli odsprzedać innej osobie prywatnej, no to ja sobie nie wyobrażam. Ja jako potencjalny inwestor kupuję z umową i nic praktycznie nie mogę z tym zrobić. No chyba, że mi będzie potrzebne pod hipotekę jeszcze jakiejś innej, większej inwestycji, to wtedy można to zrobić, ale to już muszą być duzi inwestorzy, którzy się na taki krok zdecydują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ad vocem pan Paweł Dziwosz. Proszę uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Jednak to jest bardzo istotny element całej tej sprawy. Czy ta umowa będzie nadal wiążąca i czy będzie można ją wypowiedzieć? W związku z tym pani prawnik, jeśli możemy na spokojnie wysłuchać pani opinii i jednak proszę o jakby uzasadnienie jej w taki sposób, żebyśmy mogli to zrozumieć i byli pewni, że ta umowa może być wypowiedziana po zakupie tej działki przez nas. Przepraszam, ale mnie się wydaje, że ja powiedziałam bardzo wyraźnie, że dokument w postaci tej umowy z 28 sierpnia musi być opatrzony datą pewną. Data pewna to znaczy, że potwierdzona urzędowo przez notariusza, przed notariuszem sporządzona, albo też potwierdzone podpisy przed notariusza, bądź też w jakimkolwiek innym dokumencie musi być zaznaczone, że ta umowa nosi datę 28 sierpnia 2018 roku. Ja nie znalazłam takiego, niespełniony został ten warunek, więc nie będę tłumaczyła teraz, bo to rzeczywiście konstrukcja kodeksowa jest bardzo, bardzo skomplikowana. Niemniej stwierdzam, że ochrona dzierżawcy nie przysługuje i można wypowiedzieć tę umowę. Dziękuję bardzo. Poproszę panią burmistrza, jeżeli pan burmistrz może nas poinformować, bo dostał informację, pani naczelnik. Proszę przyjąć.
Jeśli chodzi o wycenę, to mamy wycenę z roku 2016. To była wycena 4 miliony 718 tysięcy. Cena w pierwszym przetargu była 4 miliony 950. Wycena z roku 2017 4,694 i tak było w pierwszym przetargu. 4,694, cena za metr wychodziła 448 zł. Nawet gdyby uznać, że to jest za wysoka cena, no to cena w granicach 350-360 zł za metr wydaje się realna. Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać o cenę, która była po prostu wycena w 2015 roku, bo z tego co pamiętam, był inwestor z Warszawy, ja brałem również udział w tym spotkaniu i tam myślę, że ta cena po prostu wyceny była zupełnie inna, a cena przygotowana do przetargu była bardzo dużo zwiększona. Dlatego prosiłbym o cenę, po prostu wycenę w 2015 roku. Czy taka była, czy nie była? Ale co ma to za związek, bo teraz nie łapię związku. Jest to bardzo ważne dla nas informacja, jaka była cena pierwszej wyceny w 2015 roku. No dobrze. Bo nie rozumiem teraz pytania. Ja na pewno, jeżeli pan nie rozumie, bo to wiele rzeczy może pan nie rozumiesz, ale ja pamiętam rozmowy z jednym inwestorem, z drugim, gdzie cena tej działki była znacznie po prostu niższa od później, od ceny wystawionego przetargu. Podejrzewam, że, znaczy jak pamiętam, różnica była około 1 000 000 zł. Podwyższona została cena do przetargu. I wtedy pamiętam, że ten właśnie inwestor powiedział wyraźnie, w tym miejscu i za taką cenę nie jestem w stanie wybudować hotelu, bo ten w żadnej mierze, jeżeli chodzi o kalkulacje biznesowe, nie mają po prostu, nie ma takiej możliwości. I niestety z tego zrezygnował. Zarówno pierwszy inwestor, jak i drugi. Także cena, tak jak mówię, z wyceny była 4,718, została podwyższona na przetargu do 4,950. Dobrze, ja takie informacje mam, to po prostu poinformuję też radny później. Ale dziękuję za te informacje. Panie i panowie radni, czy są jakieś pytania? Pan radny Pietkiewicz, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. No troszkę nieszczęściem jest, że ta uchwała pojawia się na 2,5 tygodnia przed końcem kadencji rady. Ja tylko bym proponował cofnąć się do 2016 roku, do dokumentów sesji, ten sam temat. Analogicznie wówczas też była dzierżawa na ten teren i wtedy nie było tej dyskusji, nie było tego problemu. Dziwię się, że dzisiaj pojawia się aż tyle zawiłych pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dziwosz ad vocem, proszę uprzejmie. Ja tylko pokrótce odpowiem ad vocem do radnego Pietkiewicza. Wtedy nie zaciągaliśmy 17,5 miliona kredytu i wtedy nie decydowaliśmy o kolejnych 2,5 miliona kredytu, bo warto zauważyć, że tę działkę mamy kupić za pieniądze pożyczone z banku. W związku z tym też będą obarczone dodatkowymi kosztami związanymi z odsetkami bankowymi. W związku z tym to jest ta znacząca różnica. Mamy już 17,5 milionów kredytu w tym roku. To jest kolejne 2,5 miliona. Stąd są te rozterki. Dbamy o finanse publiczne Malborka, mieszkańców, o pieniądze mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Rzęcki, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, ja mam pytanie do pana przewodniczącego Komisji Finansowej. Czy komisja tą uchwałę, bo wszyscy członkowie komisji zabierają teraz głos, czy ta uchwała była prezentowana na waszej komisji, bo słyszałem, że komisja przyjęła ją jednogłośnie. I dlaczego się teraz odbywa ta cała dla mnie to jest coś niezrozumiałe. Rozumiem pana Dziwosza, no bo startuje, bo rozumiem to, że tam chce zaistnieć, no ale jeżeli jest komisja po to, żeby wszystkie rzeczy na tej komisji zostały powiedziane, to co chcą słyszeć, to po co teraz to mamy tutaj raz powtarzać? Jeżeli ktoś spoza komisji by się pytał, nic nie mówił, ale członkowie komisji, to mi to dziwi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Adwokat pan radny Zawadziński. Komisja zaopiniowała to pozytywnie, nie jednogłośnie, tylko pozytywnie. Także niektórzy członkowie komisji mieli odrębne zdanie, zadawali pytania, no i mogą na sesji te pytania jeszcze raz zadać, mają do tego prawo, dlatego ja tutaj tego nie kwestionuję, nie? I nie mówię, powiedziałem, że była opinia komisji była pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, zanim kończymy, ad vocem, przepraszam, pan Edward Orzeński. Paweł Dziwosz. Panie przewodniczący, panie najwyższy Wysoka Rado, do pana przewodniczącego, no jeżeli komisja, oni nie uzyskali tych odpowiedzi na tej komisji, no to powinna czymś do dzisiaj trwać. Tak długo aż uzyskali odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem ostatnie pan Paweł Dziwosz. Ja przepraszam, że jeszcze raz do tego wracam. Chciałbym do nas spokojnie zrozumieć pani prawnik, bo to jest bardzo istotny element. Mówi pani o dacie pewnej, mówi pani o notariuszu. Ja chciałbym wiedzieć, co dokładnie znaczy ta data pewna i chciałbym się poznać, czy na pewno możemy powiedzieć tę umowę bez płacenia odszkodowania, bo może się okazać za chwilę, że ktoś powie, będzie miał inną opinię, oczywiście z całym szacunkiem. Dlatego chcę być tego pewny, chcę to poznać w sposób i zrozumieć po prostu. Nie jestem prawnikiem. Proszę o wytłumaczenie to w taki sposób, bym mógł to zrozumieć. Przepraszam, ale ja już chyba wyczerpałam wszystkie możliwości tłumaczenia, więc przykro mi. No, wydaje mi się, że to do trzeciego roku, ja przepraszam, że może jestem zgryźliwa, do trzeciego roku prawa należy dojść, to są zobowiązania, ale data pewna to jest data, z której wynika wprost, kiedy została zawarta umowa przekształcająca tę umowę dzierżawy w umowę zawartą na czas oznaczony. Więc ta umowa, czyli ten aneks do tej umowy, tej daty nie ma w związku z tym, tej daty pewnej. Ona musi być potwierdzona przez notariusza, spisana przez notariusza aktem notarialnym, bądź też podpisy potwierdzone przez notariusza, może też tak być, czyli zawarta pomiędzy stronami. Takiej daty pewnej w tej umowie ja nie stwierdziłam. Dziękuję i w związku z tym tę umowę można wypowiedzieć. Ja nie rozumiem, skąd w ogóle wypłynęły te wątpliwości, kiedy no, nikt nie analizował tych dwóch umów, czyli tej umowy podstawowej, ani też umowy aneksującej. Ja nie widzę takiego zagrożenia. Dziękuję. Pani prawnik, ja przepraszam, przypomnę pani to wydarzenie, które było poprzednim razem przy kupnie tej właśnie tego gruntu. Podjęliśmy taką uchwałę jako Rada Miasta Malborka i co się stało później? Niestety ten po prostu decyzja Rady, uchwała została w jakim sposób dostarczona do notariusza później. W każdym razie w międzyczasie, w okresie soboty i niedzieli, właściciel zmienił umowę z chętnym, który chciał ten grunt kupić. I mam pytanie z tym związane. Czy jeżeli my podejmiemy tą uchwałę i ta uchwała po prostu dojdzie do pani notariusza, w międzyczasie znowu zostanie podpisana jakaś porozumienie z czy rozmyśli się kupiec, potencjalny kupiec, rozmyśli się, czy my jako miasto, jako po prostu tutaj Urząd Miasta, jako burmistrz, czy mamy jakiekolwiek prawa, aby już zmusić po prostu tego sprzedającego do sprzedaży na rzecz, prawda, miasta, gruntu. Czy taka istnieje prawnie możliwość, czy takiej nie istnieje? Żebyśmy mieli tą świadomość. Czyli nie mamy żadnego wpływu. Po naszej decyzji może nastąpić to samo, co wydarzyło się kilka lat temu. Rozumiem. Panie i panowie radni, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za wyrażeniem zgody na nabycie na rzecz miasta Malborka nieruchomości gruntownej? Proszę podnieść rękę i przycisnąć guzik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za chwilę będziemy widzieli, ilu radnych jest za.
Głosowało 19 radnych, za było 10 radnych, przeciw był 1 radny i wstrzymało się od głosu 8 radnych. Panie i Panowie Radni, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nadanie na rzecz miasta Malborka nieruchomości gruntowej została przez radnych podjęta. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił o podanie numeru uchwały. 471/218. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok. Ósma zmiana. I bardzo bym prosił panią Małgorzatę Pilarską-Dobnar, skarbnik miasta, o przybliżenie projektu uchwały. Proszę Państwa, w ślad za poprzednim projektem uchwały przygotowano zmianę budżetu, gdzie po stronie wydatków zabezpieczono kwotę na zakup tej nieruchomości. Zwiększenie planu wydatków zwiększyło deficyt budżetu miasta, a źródłem pokrycia tego deficytu ma być kredyt. I w następstwie przygotowanej ósmej zmiany budżetu także w tym celu sporządzono wieloletnią prognozę finansową oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Stałych Rady Miasta. Pierwszym bardzo bym prosił opinię Komisji Finansów i Rozwoju. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy inne komisje nie opiniowały? Dziękuję. Czy są pytania państwa radnych do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć guzik. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, za jest 11 radnych, przeciw jest 2 radnych, wstrzymało się od głosowania 7 radnych. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniego prognozy finansowej, 6 zmiana. I również poproszę panią skarbnik Małgorzatę Pilarską-Dobnar o przybliżenie projektu uchwały. Proszę Państwa, w następstwie poprzednich uchwał, jak powiedziałam, przygotowano uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 106 zmiana. Uaktualniano tutaj kwotę długu, kwotę przychodów i rozchodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Stałych Rady. Proszę Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Malborka, pana Antoniego Zawadzińskiego. Opinię? Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki na naciśnięciu guzika. Głosowało 20 radnych, za jest 10, przeciw 2 radnych, wstrzymało się od głosowania 8 radnych. Panie i Panowie Radni, informuję, że projekt uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2018 rok na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka. I również bardzo bym prosił panią Małgorzatę Pilarską-Dobnar o przybliżenie projektu uchwały.
Proszę Państwa, w następstwie projektów uchwał, które przed chwilą zostały przegłosowane, przygotowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na rok 2018. Ja tylko przypomnę, że uchwała ta przychodzi ustawową większością, natomiast niezwykłą, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Stałych Rady Miasta. Proszę bardzo, opinię Komisji Finansów i Rozwoju przedstawi Pan Przewodniczący Antoni Zawadziński. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy radni mają pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest? Przepraszam. Pan radny Zawadziński chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zaciągając ten kredyt kolejny, no, doprowadzamy do deficytu budżetu miasta, który w obecnej chwili wzrośnie prawie do 48 milionów złotych. Jakbyśmy odliczyli te pieniądze, które przychodzą do budżetu miasta i tworzą budżet na dany rok na wszystkie te cele społeczne, jakbyśmy odliczyli, to praktycznie 50% zadłużenia środków budżetu miasta obejmie obecne zadłużenie, czyli miasto zaczyna się bardzo mocno zadłużać. No, ja już jestem tutaj którąś kadencję i no takiego zadłużenia to jeszcze miasto nie miało. I moja obawa jest taka, czy po prostu damy radę i co zostawimy przyszłej radzie i przyszłym radnym. No trzeba się martwić. To nie, że my za chwilę kończymy, ale przyjdą po nas następcy, którzy będą musieli ten węzeł gordyjski jakoś rozplątać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, nie widzę chętnych do zabrania głosu, więc poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych, 10 radnych jest za, przeciw jest 4, wstrzymało się od głosu 6. Panie i panowie radni, informuję, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia. Pani, proszę przyjąć. Tak, przepraszam bardzo, spojrzałem 50%. Tak, informuję, że Rada Miasta nie podjęła tej uchwały. Rzeczywiście, przepraszam. Tak, dziękuję bardzo. Pan Rady Pietkiewicz? Przepraszam. Ja bardzo przepraszam, ale bezwzględna większość wymagana jest tylko przy absolutorium i budżecie, a to jest normalna, czyli z ustawowej liczby osób większość za i przeciw, a nie ma sumy. Nie wiem skąd, jeśli by to było za absolutorium czy budżetem, a tu jest normalne głosowanie, a więc nie ma... Panie prawnik, proszę to wyjaśnić, bo przed chwilą mówiła Pani zupełnie co innego. Ja przepraszam. Czy można głośniej? Bo po prostu nie ma włączone. Pani skarbnik, proszę uprzejmie, bo pani prawnik ma wątpliwości, więc bardzo mi proszę. Na stan mojej wiedzy budżet przychodzi zwykłą większością, natomiast kredyt ustawową większością. No ja mam inny stan wiedzy.
Proponuję 5 minut przerwy. Proszę pani prawnik i pani skarbnik, panie burmistrzu, proszę ustalić decyzję, prawda? I za 5 minut wracamy do